Cześć, słuchajcie, witajcie w kolejnym odcinku, który jest nagrywany bezpośrednio z nad laptopa. Dzisiejszy odcinek jest kontynuacją mojego, powiedziałbym dosyć szczerze, przepełnionego bólem dupy materiału o cenie kontrolera Razer Rage'u. Każdy z nas lubi mieć fajne kontrolery, ale to nie znaczy, że musimy za nie płacić jak za złoto. Dzisiaj dzięki uprzejmości użytkownika o ksywce Bany Spam, tym razem nie spamował, za to dał mi informację, przekazał mi cynk, że w niemieckim Saturnie już pojawił się do zamówienia Nacon Revolution za 109,99 euro. Więc jest to kwota około 450 zł, coś takiego. Nie sprawdzałem dokładnie waluty. Czekajcie, zaraz, w zasadzie zaraz. Kurs euro, już wpisujemy. Kurs euro, proszę bardzo. 4,40. Więc jest to około 450-470 zł maksymalnie za kontroler, który posiada o wiele więcej funkcji niż oferowany przez Razera Rage'u. Dla przypomnienia, Razer Rage'u potrafi zapamiętać dwa profile ustawień przycisków, nie pozwala przypisywać makr do dodatkowych czterech przycisków, które ma, i w zasadzie to są dwie funkcje, które najbardziej mi są potrzebne. W przypadku kontrolera Nacon mamy do czynienia z kontrolerem, który potrafi zapamiętać cztery profile ustawień dla dowolnego mapowania przycisków, potrafi zapamiętać makra, które możemy za pomocą aplikacji na PC-cie przypisać do przycisków, które znajdują się właśnie na padzie, tych dodatkowych M1, 2, 3 i 4. I co jeszcze ciekawsze, ma szerszy zakres ruchu gałki niż kontroler Razera, aż 46 stopni, podczas gdy standardowe kontrolery mają zaledwie 30-35 stopni ruchu gałki. Więc mamy tutaj większy łuk ruchu, teoretycznie większą precyzję. Oczywiście to nie znaczy, że kontroler Nacona będzie kontrolerem wyższej jakości, że będzie lepszy. Nie jest tutaj nigdzie powiedziane, że mimo że to jest, wiadomo, Nacon jest wytworem mniejszej firmy niż Razer. Mniejszej, o ile dobrze kojarzę, gdzieś w Austrii czy w Niemczech zlokalizowanej firmy, ale firma ta nie jest nie wiadomo jakim wielkim koncernem. Tak naprawdę dopiero przebija się, przynajmniej z tego co ja sprawdziłem, przebija się na rynku e-sportu i idzie jej to całkiem dobrze dzięki temu, że od podstaw projektują wszystko pod właśnie użytkowanie w pro-gamingu, jeżeli to ma jakiekolwiek dla kogokolwiek znaczenie. Więc oczywiście ta cena, która jest w Saturnie, może się zmienić, więc dlatego postanowiłem wejść ponownie na stronę Nacona, żeby sprawdzić, czy możliwe jest, że ta cena jest faktycznym końcowym metkowaniem produktu, czy może to jest po prostu cena, taki placeholder, który sobie niemiecki Saturn wpisał. Więc proszę bardzo, jesteśmy na stronie Nacona. Jak widzimy, kontroler tutaj ładnie jest opisany. Zobaczmy, co tutaj pisze. Te wszystkie opcje omawiałem w moim materiale odnośnie kontrolera Nacon Revolution Controller, więc jeżeli wejdziecie sobie w prawym górnym rogu, znajdziecie na pewno link teraz do tego. Więc zobaczmy, co tutaj, jak to wygląda. Gdzieś? News. Ha, ha, ha. Dobra. Proszę bardzo, rewolucja się zaczęła. Gdzieś powinna być tutaj informacja odnośnie ceny. Skoro Saturn z jakiegoś miejsca Saturn musiał wziąć tą cenę. Zakładam, że właśnie ze strony producenta. Zobaczmy powoli. No tak jak mówiłem, 46 stopni ruchu gałki, 4 dodatkowe, ble, 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 ble. Większość funkcji jest taka sama jak w Razer Rage'u. Różnica, główne różnice to możliwość dopisywania makr, dwa profile więcej jeśli chodzi o mapowanie przycisków i większy promień wychylenia gałek. To są jakby te trzy główne różnice, które odróżniają. O, zobaczcie, zobaczcie co ja tutaj widzę. Patrzcie, aż wam wezmę zbliżę. Rekomendowana cena sprzedaży 109 euro, 110 euro lub 99 funtów. To oczywiście nie znaczy, że kontroler Nacona jest lepszy od kontrolera Razera. To dopiero wyjdzie w testach. Jednak znaczy to zupełnie inną, jest to bardzo czytelne dla większości graczy, że firma, która nie ma tak dużej marki, nie może sobie pozwolić na wyciągnięcie z tyłka ceny, która jest rozdmuchana jak balon, z którego klaun ma zaraz zrobić zwierzaczka. Więc jestem ciekaw waszej opinii. To był update do poprzedniego materiału, do moich materiałów związanych zarówno z Nakonem, Razerem, jak i ich ceną.
To prawda, poprzedni materiał był przepełniony, tak jak wspomniałem, troszeczkę bólem dupy, co mi jeden z Was bardzo fajnie wypomniał w komentarzach. Ale nie dziwcie się, chciałbym mieć oba te kontrolery, chciałbym je przetestować, chciałbym Wam powiedzieć, czy one są dobre. Niestety jeszcze nie złapałem kury znoszącej złote jaja, więc nie ma możliwości w ogóle, żebym złapał w swoje ręce Razera Rage'u. Chyba że Razer po obejrzeniu moich materiałów zdecyduje się zmienić moje podejście do tej metki cenowej i uzasadnić tą metkę, wysyłając mi na przykład taki kontroler do testów, co jest praktycznie... Nie ma możliwości, żeby się stało. Natomiast jeśli chodzi o kontrolery Nakona, jest to już cena, która jest troszeczkę bardziej do zaakceptowania z punktu widzenia mojego jako gracza. Jest to cena, która będzie niższa niż kontroler Elite od Xboxa, ten oficjalny, a jednocześnie jestem ciekaw, jak mała firma, która musi stawiać na jakość, która musi stawiać na tą możliwość przebicia się na rynku graczy, na rynku graczy, którzy wykorzystują tego typu kontrolery. Jestem ciekaw, w jakim stopniu niższa cena może wpływać na przykład wykorzystanie materiałów niższej jakości. Nie wydaje mi się, żeby to było tutaj problemem, ale jeżeli uda mi się zdobyć akurat kontroler Nakona, to na pewno go dla Was zrecenzuję. Wszystko oczywiście jest uzależnione od tego, jak finanse mi się ułożą, ale to jest zupełnie temat na inny odcinek. To jest mój update. Pamiętajcie, Nakon 110 euro, Razer Rage'u 169 euro, o ile dobrze kojarzę. Sprawdźmy jeszcze raz. Tak, 169 euro, dokładnie, więc teraz już wiecie, ile na spokojnie. Teraz już wiecie, ile kosztują oba kontrolery. Jestem ciekaw Waszej opinii, w kierunku którego bardziej się skłaniacie, gdybyście mieli go kupić. Jeżeli nie chcecie go kupować, i tak powiedzcie, co sądzicie o cenie. Więc w tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że zobaczymy się jak najszybciej. Do zobaczenia. Cześć!